Dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło i czuję pewną tremę, chociaż parę razy w życiu już występowałem przed różnymi gremiami, ale tremę z tego powodu, że występuję przed osobami, które są związane z Instytutem, no, o którym mogę śmiało powiedzieć, że to jest tak moja alma mater, taka matka żywicielka, bowiem najwięcej lat swojej pracy, takiej zawodowej, naukowej spędziłem właśnie w Instytucie Psychologii. Mam tam wielu przyjaciół, znajomych i dlatego też z dużą przyjemnością, ale też z takim respektem chciałbym Państwa dzisiaj, Państwa, Was, jeżeli są osoby, z którymi się lepiej znamy, zainteresować książką, którą miałem przyjemność napisać. Książką pod tytułem Paradoksalna Psychologia. Pozwólcie Państwo, że najpierw wytłumaczę się z tytułu. Otóż myślę, że to jest rzecz, która nie dotyczy tylko mnie, ale bardzo wielu osób. To, co jest najbardziej frapujące, ciekawe, interesujące w psychologii, ale chyba nie tylko w psychologii, także w innych naukach, zwłaszcza w naukach społecznych, to jest to, co jest nieoczywiste, co jest pod prąd, co kłóci się niekiedy ze zdrowym rozsądkiem. Psychologowie, którzy odkrywają tego typu zjawiska, tego typu fenomeny, mają z tego dużą frajdę, ale też bardzo rozszerzają świadomość innym ludziom. Kiedyś dawno temu przyszło mi do głowy, że ileś takich zjawisk w psychologii jest. Niektóre z nich są mniej paradoksalne, niektóre bardziej i postanowiłem popisać o nich. I dzisiaj chciałbym zainteresować Państwa trzema tematami, trzema rozdziałami spośród 13 rozdziałów w tej książce, gdzie dwa z nich to będą zjawiska psychologiczne czy koncepcje psychologiczne właściwie bardzo dobrze znane, jak sądzę, większości psychologom i studentom. Bardzo dobrze znane, co nie oznacza, że bardzo głęboko w nich siedzimy, chyba że ktoś się zajmuje taką problematyką. Oto chciałem Państwu poopowiadać o ciekawych i nieoczywistych badaniach dotyczących, tak, po pierwsze reaktancji. Reaktancja to dosyć oczywista kwestia dla psychologów, ale mam nadzieję zaskoczyć przynajmniej niektórych Państwa badaniami pokazującymi nieoczywiste przejawy reaktancji. Bardzo podobnie będzie z drugą częścią wystąpienia, czyli z rozproszoną odpowiedzialnością, czy dyfuzją odpowiedzialności, różnie się to nazywa. Te dwie koncepcje są na ogół psychologom znane, ale właśnie chciałbym Państwa może nawet zaskoczyć ich zastosowanie. I trzecia wreszcie część będzie dotyczyła nie jakiejś konkretnej koncepcji psychologicznej, tylko takiemu głębszemu spojrzeniu, przyjrzeniu się temu, jaki jest związek między pieniędzmi a szczęściem. Z takiej perspektywy naukowej, która trochę jest zgodna z potocznym wyobrażeniem na ten temat, a w dużej mierze nie jest zgodna. Tak więc zapraszam Państwa do posłuchania o takich właśnie zjawiskach psychologicznych. Jeżeli będziecie mieli w trakcie jakieś pytania, to piszcie. Będzie na koniec czas, abyśmy porozmawiali także na ten temat. No to co? Zaczynamy. Paradoks. Celowo na pierwszym slajdzie mamy wstęgę Mobiusa, a więc obrazek, który jest właściwie realnie patrząc nań niemożliwy. Tak wygląda wstęga Mobiusa. Pomyślałem, że ona jest bardzo dobrym reprezentantem paradoksów, różnych paradoksów. Tu akurat mamy paradoks percepcyjne, no ale my będziemy zajmować się innymi paradoksami psychologicznymi.
No i cóż, przejdźmy do pierwszego tematu, jakim jest reaktancja. Z całą pewnością Państwo pamiętacie koncepcję Jacka Brema jeszcze z 60. lat XX wieku, która doczekała się bardzo wielu badań. Przypomnę, przepraszam, jeśli będę mówił teraz o oczywistościach, ale tylko w dwóch zdaniach, o co chodzi w tej koncepcji. Otóż człowiek to taka istota, która ma bardzo silną potrzebę wolności wyboru. To jest potrzeba prawdopodobnie ewolucyjnie uwarunkowana, bo wtedy, kiedy mieliśmy większy wybór, łatwiej było przetrwać. I nasze mózgi, nasze umysły nie zmieniły się jakoś radykalnie od czasów tych, w których się kształtowały. Więc dzisiaj to potrzebę wolności wyboru mamy no, cały czas bardzo silną. A reaktancja jest odpowiedzią na to, kiedy tę potrzebę wolności wyboru nam się frustruje, mówiąc tak psychologicznie, kiedy nam się ogranicza. I właściwie reaktancja przejawia się w dwóch takich obszarach. Po pierwsze, właśnie jeśli ktoś nam narzuca swoje rozwiązanie, paradoksalnie nawet racjonalne, nawet dobre dla nas, czujemy wewnętrzny opór. To po pierwsze. A po drugie, reaktancja przejawia się także wtedy, gdy uniemożliwia nam się zrealizowanie jakiejś opcji. No, najprostszy przykład, kiedy idziemy do sklepu, chcemy kupić coś, jednej rzeczy nie ma, którą chcieliśmy kupić, natychmiast jej subiektywna atrakcyjność wzrasta. Co oczywiście nie jest racjonalne, ale jest takie ludzkie, psychologiczne. No, to takie w największym skrócie przypomnienie, o co chodzi w koncepcji reaktancji. Już od 60. lat zaczęto robić badania empiryczne na temat reaktancji w różnych dziedzinach życia. Opowiem Państwu o kilku takich badaniach. Więcej na temat tych badań jest właśnie w książce. Ale postaram się mówić o rzeczach nieoczywistych. Otóż okazuje się, że zjawisko reaktancji dotyczy już bardzo małych dzieci. Dzieci w przedszkolu. Opowiem Państwu krótko o pewnych badaniach. Otóż dzieci 2-3-letnie, bo na takich dzieciach i 4-letnie, pokazywano im atrakcyjną zabawkę. I ta zabawka była za barierką. Otóż mieliśmy trzy grupy dzieci. Jedna to taka, w której zabawka była schowana za dużą barierką. Druga grupa za dużą barierką, ale były różne, w pierwszej te same zabawki, w drugiej różne zabawki. Natomiast w trzeciej grupie nie było przeszkody w dostępie do tych zabawek. I co się okazało? Do której najchętniej dzieci podchodziły? Które chciały, dążyły do nich najbardziej? Otóż okazuje się, że... A ja przepraszam, nie będę Państwu opowiadał o badaniach w sensie statystycznym, więc tutaj nie będzie o poziomach istotności, o analizie wariancji czy innych zaawansowanych metodach statystycznych, dlatego że ta książka, jak Bogusia wcześniej mówiła, to jest książka popularno-naukowa, a więc ja tutaj nie, ci, którzy się nastawili na taki hard science, to będzie jedynie opowiedzenie o czym badania i jakie były wyniki. Także to jeszcze tytułem takiego wstępu. Natomiast wszystkie badania, o których mówię, zostały przeprowadzone zgodnie z rygorami naukowymi i opublikowane w znaczących czasopismach psychologicznych. Tak jak na przykład to badanie, jak Państwo z lewej strony zawsze będziecie mieli dostęp do tego, gdzie to zostało opublikowane. To akurat badanie przez Brema, Weinruba w JPSP, a więc no jak wszyscy doskonale wiemy, jednym z najbardziej
prestiżowych czasopism psychologicznych. Wracając do naszego badania, do naszych dzieci, co się okazało? Okazało się, że chłopcy, z dziewczynkami nie było tutaj różnic, ale mali chłopcy preferowali różne zabawki, te, które były trudniej dostępne. Dlaczego? No bo trudność dostępu wywoływała opór, a więc chęć zdobycia tego, co jest mniej dostępne. Ważna jest jeszcze rzecz, że były to różne zabawki. Ja Państwu powiem o badaniach na dorosłych później, gdzie ten aspekt różnorodności jest silnym, dążeniem do różnorodności jest silnym przejawem reakcji. Tak więc mamy pierwsze przykłady reakcji, która działa już u bardzo, bardzo małych dzieci, 2-, 3-, 4-letnich. Drugie badanie dotyczy już trochę starszych osób, też jeszcze młodych, ale nie dzieci. Otóż mamy problem taki, że szereg programów telewizyjnych, filmów zawiera sceny przemocy. No i oczywiście dla zdrowia psychicznego, dla dobra społecznego byłoby ok, gdyby zbyt młodzi ludzie nie oglądali takich drastycznych scen. No dzisiaj mamy zupełnie inną sytuację niż wtedy, kiedy badania były robione, znaczy badania były robione w 2006 roku, ale wtedy dostęp do internetu już był bardzo duży, ale nie, oczywiście nie tak duży jak dzisiaj. Tak więc badania dotyczą głównie mediów telewizyjnych. Otóż mamy mamy trzy grupy młodych badanych osób. W pierwszej grupie i każdej pokazano pewien film, ale w pierwszej grupie powiedziano, tak jak macie Państwo napisane, ten program zawiera sceny przemocy. Zachęcamy widzów do rozwagi. W drugiej grupie powiedziano tylko, czy napis głosił, ten program zawiera sceny przemocy. I wreszcie w trzeciej grupie kontrolnej nie było żadnego napisu. No i badano teraz, która grupa najchętniej obejrzy program. No, zgodnie z przewidywaniami teorii reaktancji okazało się, że najchętniej oglądamy ten film, przed którym nas ostrzegano. Im mocniejsze ostrzeżenie, tym większa chęć obejrzenia tego filmu. No, to jest akurat wynik pokazujący taką klasyczny przejaw reaktancji. Właśnie na złość rodzicom odmrożę sobie uszy. Jak wiemy, reaktancja ma swój wydźwięk także w mowie potocznej. Zobaczmy dalej. Otóż reaktancja, jak się okazuje, ma swoje przejawy w bardzo praktycznej działalności psychologicznej, w psychoterapii. Otóż skłonność do reaktancji można by traktować jako w miarę stabilną właściwość człowieka. Ta właściwość jest też powiązana z pewnymi cechami osobowości, co jest odrębnym tematem, tutaj nie będę o tym wspominał, ale można powiedzieć, że różnimy się między sobą tym, na ile jesteśmy skłonni reaktancyjnie reagować w różnych sytuacjach życiowych. I jak się okazuje, pacjenci, którzy przychodzą do psychoterapeutów, także różnią się pod tym względem. Są tacy, którzy mają niewielką skłonność do reaktancji, i tacy, którzy mają większą skłonność. I teraz popatrzmy, co się dzieje w procesie terapeutycznym. Otóż terapeutów z kolei możemy możemy tam wyróżnić, bo to nie jest podział dychotomiczny, ale wyróżnić terapeutów, którzy są bardziej dyrektywni i mniej dyrektywni.
Tak, ja wiem, że w terapii nie powinno, są różne rodzaje terapii, to macie Państwo na ten temat mnóstwo do powiedzenia, ale upraszczając temat, załóżmy, że mamy terapeutów bardziej i mniej dyrektywnych i trafiają do nich pacjenci, którzy, czy też klienci, jak zwał, tak zwał, o mniejszej lub większej skłonności do reaktancji. Okazuje się, że kto z kim pracuje w tego rodzaju relacji, ma wpływ na efektywność terapii, bo mało reaktancyjni pacjenci preferują dyrektywnych terapeutów, a silnie reaktancyjni niedyrektywnych. To jest psychologicznie bardzo dobrze uzasadnione, ale zwróćcie Państwo uwagę, że kiedy badamy efektywność psychoterapii, a takich badań mamy w psychologii no już chyba tysiące. Setki takich badań są omówione w książce Zofii Rakowskiej pod tytułem Skuteczność psychoterapii. Ja pamiętam, w tej książce jest chyba około 30 czy 40 stron bibliografii na temat różnych badań nad efektywnością psychoterapii. Z tym, że bardzo często, badając efektywność psychoterapii, nie bierze się pod uwagę takiego właśnie czynnika, że ta efektywność może być w dużej mierze wypadkową tego, jak dyrektywni są terapeuci, a jakie tendencje, jeśli idzie o reaktancję, mają pacjenci. No to popatrzmy na inne przejawy. Bardzo ważny problem społeczny to palenie papierosów. Co roku na świecie umiera, jak się szacuje, około 5 do 6 milionów ludzi na skutek palenia papierosów. Co oznacza, że mniej więcej co 6,5 sekundy na świecie umiera osoba z powodu palenia papierosów. A zatem ograniczenie tego jednego z największych morderców, bo to jest jeden z największych morderców na świecie, no jest olbrzymim problemem zdrowotnym i społecznym. No i w związku z tym, jak wiadomo, są różnego rodzaju kampanie. Mamy w Polsce obecnie to, jak wyglądają dzisiaj paczki papierosów w Polsce od dobrych już kilku lat, jest efektem właśnie takiego myślenia, że trzeba ludziom pokazać, jak szkodliwe jest palenie i jak ich odstraszać. Jeżeli Państwo pamiętacie, kiedyś były normalne paczki papierosów, potem na paczkach przez wiele lat były napisy, a potem pojawiły się drastyczne obrazki. Ale te obrazki to nie jest wymysł polski, tylko one były już wcześniej w innych krajach. Dużo wcześniej tego typu zabieg zastosowano w Australii i w Kanadzie. Co się okazało? Kiedy zmieniono opakowania papierosów, gwałtownie spadła liczba osób palących, czy zakup papierosów. Dużo mniej ludzi kupowało papierosy. A więc no, można było odtrąbić duży sukces, że oto taki prosty zabieg spowodował tak silne efekty. Ale nie jest to takie proste, ponieważ tak się złożyło, że zmiana opakowań papierosów sprzęgła się w czasie z dosyć znaczącą podwyżką ceny papierosów oraz wprowadzeniem zakazów palenia papierosów w różnych miejscach. W związku z tym kompletnie nie wiadomo było, czy efekt związany ze zmniejszeniem palenia papierosów był spowodowany, no nie wiadomo, który czynnik tutaj wpłynął i w jakim stopniu. W związku z tym Hearn i Steed zrobili badania eksperymentalne, gdzie ludzie otrzymywali informacje o szkodliwości palenia, a w drugiej grupie dostawali pokazywano im drastyczne obrazki.
Jaki był efekt? Pozwólcie, że nie będę opowiadał dokładnie od strony metodologicznej, bo jaki był efekt tych badań? Otóż okazało się, że drastyczne obrazki wywołały znacznie większą reaktancję niż informacje o szkodliwości palenia. A więc można by się zastanowić, czy to, co my mamy w tej chwili w sklepach czy kioskach, jeszcze niewielu kioskach, które są, a więc papierosy z tymi drastycznymi obrazkami, czy one rzeczywiście są tak skuteczne. Te badania, o których Państwu mówię, pokazują, że niekoniecznie tak jest. Niekoniecznie tak jest. Ja myślę, że to by wymagało jeszcze szeregu badań, replikacji, może też w różnych kulturach i wtedy być może nie należałoby opakowywać papierosów w ten sposób, tylko taki, jak był ostatnio, a więc tylko z informacjami o szkodliwości palenia. To bardzo ważna kwestia społeczna. Ja myślę, że psychologowie powinni się takimi rzeczami zajmować, bo to jest i ciekawe, i niezwykle potrzebne społecznie. Myślę, że replikacje tego rodzaju badań powinny być wykonywane. Teraz opowiem Państwu o bardzo ciekawym badaniu i bardzo nieoczywistym wpływie reaktancji. Otóż wyobraźcie sobie, że uczestniczycie w badaniach, siedzicie przed komputerem i badania polegają na tym, że macie w komputerze pojawiają się dwa obrazki twarzy. Wcześniej zbadane. Jedna to jest bardzo atrakcyjna twarz płci przeciwnej, a druga średnio atrakcyjna twarz płci przeciwnej. No i one się pojawiają na bardzo krótki czas, około 500 milisekund. I po pewnym czasie jeden z tych obrazków znika i w miejsce obrazka pojawia się literka. No i macie teraz zadanie, żeby jak najszybciej nacisnąć klawisz z tą literką. Tego typu zadanie. No i mamy dwie grupy. Okazuje się, że w jednej grupie zdjęcie bardzo atrakcyjnej czy średnio atrakcyjnej osoby znika mniej więcej tak samo często. Natomiast w drugiej grupie znacząco częściej znika zdjęcie średnio atrakcyjnej osoby. A więc jak przypomnę, jak znika to zdjęcie, to musisz bardzo szybko nacisnąć klawisz z literką, która pojawia się w miejsce tego zdjęcia. Co to powoduje? No w obydwu grupach trzeba się bardzo mocno koncentrować, ale w drugiej grupie trzeba się bardzo mocno koncentrować na tych zdjęciach, które prezentują średnio atrakcyjne osoby. Bo w trakcie takiego treningu, który dłużej trwa, ludzie uczą się i widzą, że te zdjęcia średnio atrakcyjne znikają częściej, a zatem muszą szczególnie na nich się koncentrować. Ale co to powoduje? To powoduje, że mniejsza jest koncentracja, niejako mniejszy dostęp do zdjęć osób bardzo atrakcyjnych. A więc ktoś nam zabrania, można tak mówiąc potocznie, patrzeć na bardzo atrakcyjne zdjęcia. Jaki jest efekt? Otóż po zakończonym takim treningu wszystkie osoby z obydwu grup wypełniają specjalne skale, w których między innymi oceniają satysfakcję ze swojego związku, w jakim są. Co się okazuje? Wyższa ocena własnego związku w grupie, która mogła koncentrować się na atrakcyjnej osobie płci przeciwnej, a więc w tej pierwszej grupie. Natomiast ci, którzy musieli bardzo mocno koncentrować się na średnio atrakcyjnej twarzy, a zatem zmniejszony dostęp, nie mogli koncentrować się aż tak mocno na bardzo atrakcyjnej twarzy, to te osoby swój związek oceniały niżej.
To jest bardzo ciekawy wynik, bo spróbujmy go teraz przenieść na normalne życie społeczne. Otóż jeżeli mamy związki i w związkach jedna osoba bardzo silnie przestrzega, żeby ta druga czasami nie oglądała się za przedstawicielem przeciwnej płci atrakcyjnym i jest bardzo, bardzo na to wyczulona, no to gdyby tak przenieść wprost wyniki tego badania, to można by sądzić, że nie jest to praktyka sprzyjająca dobremu związkowi, ponieważ wywołuje reaktancję u partnera w związku. A teraz opowiem Państwu o badaniu, które mnie najbardziej zaciekawiło. Jakoś tak pomyślałem, że to może być, to jest tak już nieoczywiste, że nawet zastanawiałem się, czy tutaj chodzi dokładnie o reaktancję. Ale pozwólcie, że opowiem o tych badaniach. Badacze, którzy przeprowadzili to badanie, Lewaf i Zhu, twierdzą, że to jest przejaw reaktancji, ale sami Państwo ocencie na swoją psychologiczną wiedzę i doświadczenie. Otóż mamy tradycyjne badanie, gdzie ludzie wykonują jakieś zadania, ale tak naprawdę to nie chodzi o te zadania. One są neutralne. Mówi się ludziom, że mają coś robić, ale generalnie chodzi o coś innego. Chodzi o to, że po zakończonych badaniach wszyscy uczestnicy otrzymują nagrodę. No, bardzo często jest to wynagrodzenie, ale tym razem nagroda jest inna. Otóż każdy uczestnik badania dostaje 10 wafelków, 10 wafli. Tylko uwaga, to jest te 10 wafli może być takich samych, ale jest też, ale mogą być każdy może być różny, bo mamy do wyboru 10 rodzajów wafli. Możesz sobie wybrać po jednym z każdego rodzaju, albo 5 takich, albo po 2 takie, jak tylko chcemy. Możemy sobie wybrać albo bardziej jakby taki homogeniczny wybór, na przykład wszystkie takie same, albo każde inne skrajnie. No i teraz na czym polega różnica między badanymi grupami? Otóż po zakończeniu tego zadania przychodzą do innego pomieszczenia, gdzie znajdują się wafle, no mniej więcej tak jak w sklepie poukładane, jak na półkach sklepowych. Jest tylko jedna różnica między tymi grupami. Otóż jedna dokonuje wyboru w pomieszczeniu niewielkim, gdzie jest mała przestrzeń, a druga dokonuje wyborów w pomieszczeniu, które ma dużo większą przestrzeń. I okazuje się, że te grupy różnią się znacząco między sobą w tym, na ile różnorodne wafelki wybierają. Okazuje się, że osoby, które są w małej przestrzeni, dokonują bardziej zróżnicowanych wyborów. Natomiast w dużej grupie te wybory są mniej zróżnicowane w dużej przestrzeni. Autorzy tego badania interpretują to jako taki nieświadomy przejaw reaktancji, polegający na tym, że wystarczy ludziom zmniejszyć powierzchnię, w jakiej przebywają, a wtedy tendencja do reaktancji wzrasta. To bardzo ciekawy wynik, moim zdaniem też wymagający replikacji, bo on ma też duże zastosowanie praktyczne. Zwróćcie Państwo uwagę, te badania zostały opublikowane w Journal of Consumer Research, a więc no, takim periodyku, który jest przede wszystkim zainteresowany praktycznymi wykorzystaniami badań psychologicznych. Tak więc jak widać, reaktancja ma różne przejawy. Dotyczy ludzi w różnym wieku, dotyczy różnych przejawów naszej aktywności. Zaprezentowałem Państwu kilka badań, w rozdziale jest ich nieco więcej,
rozdział, już nie opowiadam o wszystkich, bo czasu by nie wystarczyło, natomiast znajdziecie tam Państwo odpowiedzi jeszcze na takie pytania. Kto jest bardziej reaktancyjny, kobiety czy mężczyźni? Czy reaktancja zmienia się z wiekiem? No właśnie, z jakimi właściwościami osobowościowymi wiąże się reaktancja? I wreszcie, czy jest taka sama w innych kulturach? Bo te badania, o których tutaj mówiliśmy, to są badania w naszym kręgu kulturowym. A jak pod tym względem jest w innych kulturach? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w pierwszym rozdziale książki Paradoksalna psychologia. No dobrze, to pozwólcie Państwo, że przejdziemy do drugiego tematu, do rozproszenia odpowiedzialności. Podzielę się z Państwem pewną swoją refleksją. Otóż w moim życiu, w mojej pracy, w mojej przygodzie z psychologią, pierwszą naprawdę ciekawą książkę psychologiczną przeczytałem dopiero na jakimś trzecim, czwartym roku studiów. Tak można by się zastanowić, po coś ty chłopie szedł na tę psychologię, ale to był taki czas, gdzie nie było atrakcyjnych książek na tematy psychologiczne. Naprawdę nie było. Pierwszą książkę, to się wtedy ukazała, pierwsza taka książka, którą wszyscy chłonęli z wypiekami, to był Przełom w psychologii Kazimierza Jankowskiego. To była książka, która prezentowała te dzisiaj najbardziej spektakularne, które nie przeciętnie wykształcony człowiek, nie psycholog, też zna, więc badania Zimbardo, badania Milgrama, badania Asha, no klasyka, absolutna klasyka psychologii społecznej, bez względu na to, co się dzisiaj okazało na przykład z badaniami Zimbardo. O tym nie będę mówił. Otóż w tej książce po raz pierwszy przeczytałem o zjawisku rozproszenia odpowiedzialności. No i tam się pojawiła postać pewnej kobiety, której nazwisko zrobiło furorę właśnie prawie w każdym podręczniku psychologii społecznej jest wymieniane. To jest oczywiście Kitty Genovese, kobieta, która została pod koniec 60. lat zamordowana w centrum Nowego Jorku i ta sytuacja była obserwowana przez 38 normalnych obywateli. Nikt nie zadzwonił po policję. No, potem wybuchł skandal, jak to możliwe, że ludzie nie reagowali i tak dalej, i tak dalej. Państwo pewnie wiecie, że po wielu latach okazało się, że to jest mit, to jest jeden z mitów psychologicznych. Okazuje się, że ludzie reagowali. Co najmniej kilka osób dzwoniło po policję, więc sytuacja była inna niż to mamy opisane spektakularnie w różnych książkach czy artykułach. Ale nie o tym, bo tragiczna historia Kitty Genovese, mimo że zmistyfikowana, to była asumptem do bardzo ciekawych badań przeprowadzonych jeszcze w 1968 roku przez Johna Darleya i Biba Latané, a więc no, bardzo znaczących postaci w psychologii światowej, psychologii społecznej. Więc, ci dwaj psychologowie nie byli usatysfakcjonowani dziennikarskimi interpretacjami pod tytułem, że to jest efekt znieczulicy, urbanizacji itd., itd. Te wyjaśnienia były dla nich stanowczo niewystarczające. W związku z tym zaprojektowali pierwsze klasyczne już badanie, potem ono było w różnych wersjach powtarzane. Badanie polegające na tym, że studenci rozmawiali ze sobą, będąc w różnych pokojach przez mikrofon, no mniej więcej tak jak dzisiaj, jak dzisiaj zdalne nauczanie. Rozmawiali ze sobą na tematy związane z życiem akademickim, czy tam z życiem w akademikach. No i rozmowa jak rozmowa, no ale jak być może Państwo pamiętacie, w trakcie tej rozmowy jedna osoba podstawiona przez eksperymentatorów
nagle zaczęła wydawać dźwięki świadczące o tym, że coś się z nią niedobrego dzieje. No i zmienną zależną czy przedmiotem zainteresowania badaczy było oczywiście to, czy ludzie pomogą, kto pomoże, kto zareaguje w tej sytuacji, ale uwaga, zmienną niezależną w tym badaniu była liczba osób uczestniczących w tym badaniu, mniejsze lub większe grupy dyskusyjne. No i jak łatwo się domyśleć, wtedy, kiedy studenci dyskutowali w większej grupie i pojawił się duży problem u jednego z uczestników, wówczas tendencja do pomocy była niewielka. W mniejszych grupach i owszem, więc szansa na pomoc jest większa, gdy grupa jest mała. I to było dosyć duże odkrycie, no i oczywiście bardzo paradoksalne. No i te pierwsze badania Darleya i Latané uruchomiły cały szereg badań na ten temat, kiedy to psychologowie zaczęli zadawać sobie pytania, no dobrze, ale od czego to jeszcze zależy? Od jakich innych czynników? Po kilkunastu latach Latané i Nida dokonali przeglądu badań na ten temat, i w którym to przeglądzie pokazują inne jeszcze czynniki wpływające na to, czy udzielimy pomocy, czy odpowiedzialność zostanie rozproszona. Co wynikało z tych badań? Ono po pierwsze, że zjawisko rozproszenia odpowiedzialności występuje zarówno w laboratorium, w badaniach laboratoryjnych, jak i w naturalnych warunkach. Trochę wyraziściej w laboratorium niż w naturalnych warunkach. Prawdopodobnie dlatego, że w naturze, że tak powiem, działa dużo więcej innych niekontrolowanych czynników. Laboratorium z definicji to jest przestrzeń, w których staramy się kontrolować wpływ czynników zakłócających. Druga rzecz, dwuznaczność sytuacji. Jeżeli sytuacja jest jednoznaczna, to wtedy rozproszenia nie ma. Jeżeli widzimy, że ktoś jest ofiarą, no to pomagamy bez względu na to, ile jest osób wokoło. Jeżeli sytuacja nie jest jednoznaczna, czyli idziemy ulicą i widzimy, że gdzieś tam w parku na trawniku ktoś leży, to nie wiemy, czy to jest osoba, która potrzebuje pomocy, bo na przykład ma zawał, albo udar, albo coś takiego, czy to jest osoba, która nadużyła. I w związku z tym reakcja mogłaby być nawet ryzykowna. Otóż jeśli sytuacja jest dwuznaczna, wtedy rozproszenie odpowiedzialności jest większe. Podobnie, jeżeli mamy do czynienia z anonimowością. Jak jest większa, im większa anonimowość, jeżeli nie wiemy, kto jest w grupie, wówczas rozproszenie jest większe. I większe jest wtedy, gdy nie ma możliwości porozumiewania się. No tak jak w tych klasycznych badaniach Darleya i Latané. Ale to są, proszę Państwa, jeszcze dosyć znane, zwłaszcza psychologom, czy oczywiste dla psychologów warunki. Ale rozproszenie odpowiedzialności ma swoje bardzo nieoczywiste przejawy. Pewnie doskonale wiecie o zjawisku primingu, torowania. To o nim za chwilę też opowiem. Otóż wyobraźmy sobie badanie takie, że macie, dostajecie taki worek z pieniędzmi, jak na prezentacji, i te pieniądze możecie przeznaczyć na kolację z przyjaciółmi. W pierwszej grupie możecie zaprosić aż 30 przyjaciół na kolację. Macie pieniądze na to. W drugiej grupie,
Aha, no i pytanie brzmi, gdzie, jak to zorganizujesz? Czyli dostajecie Państwo takie zadanie, masz pieniądze na kolację z 30 przyjaciółmi, gdzie, jak to zrobisz, zorganizuj to. Czy zaplanuj, jak to ma wyglądać. W drugiej grupie to samo zadanie, ale już mamy 10 przyjaciół. Natomiast w trzeciej grupie macie pieniądze na kolację z jednym przyjacielem, przyjaciółką. No i oczywiście w każdej grupie planujecie, co macie zrobić. Wszystko jest dobrze, kończy się ta część badań, potem robimy jeszcze jakieś inne maskujące zadania i wreszcie przechodzimy do pomiaru zmiennej zależnej, tego, co najbardziej badacze interesuje. A zmienna zależna to jest to, jaki procent swoich rocznych dochodów jesteś skłonny przeznaczyć na cele charytatywne. Dlaczego mówię o primingu? Bo wprost uczestnicy badania nie kojarzyli jednego z drugim. To były jeszcze zadania maskujące. Natomiast ta kolacja z 30, 10 lub jednym przyjacielem była takim primingiem, takim mentalnym wyzwalaczem, o tak to nazwijmy, myślenia o także innych działaniach. I okazuje się, że te osoby, które planowały kolację z 30 osobami, średnio rzecz biorąc, są skłonne najmniejszy procent swoich rocznych dochodów przeznaczać na cele charytatywne. Najwięcej oczywiście te osoby, które miały zjeść kolację z jednym przyjacielem. Proszę zobaczyć, jaki to jest nieoczywisty aspekt rozproszenia odpowiedzialności. Wystarczy prymować, primingować, jak zwał, tak zwał, torować w głowie liczbę osób, by mogło to być związane z bardzo ważnymi deklaracjami czy decyzjami prospołecznymi. To bardzo, bardzo ciekawe badania. Zamieszczone w JPSP, tak jak Państwo, na jednym z najlepszych czasopism psychologicznych. Popatrzmy na inne przejawy. Ach, to jest to podsumowanie. Im mniejsza grupa, tym większa hojność. Tak. No, teraz powstaje pytanie takie. Czy tendencja do rozproszenia odpowiedzialności jest jakoś związana z naszą osobowością? Dotychczasowe badania, wcześniejsze badania pokazywały, że raczej nie, bo już w tych klasycznych badaniach Darleya i Latané kontrolowano osobowość studentów i płeć studentów i okazało się, że one nie mają żadnego wpływu na to, czy jesteśmy skłonni do reagowania, do pomocy. I psychologowie zastanawiali się, jakie różnice indywidualne, jakie właściwości mogą pośredniczyć, mogą być związane z uleganiem bądź nie rozproszeniu odpowiedzialności. No i dobrym kandydatem stała się psychologiczna androgynia. No, pamiętam, pracując w Instytucie Psychologii, profesor Ada Kuczyńska się tym zajmowała, jest zresztą autorką testu badającego płeć psychologiczną. To pamiętam z dawnych czasów. No i przypomnę, mamy w psychologii takie cztery typy, zgodnie z koncepcją Sandry Bem: typ kobiecy, męski, nieokreślony i androgeniczny. Zwróćmy uwagę, gdyby stereotypowo popatrzeć na to, czy jesteśmy skłonni do pomocy, czy nie, to tak. Z jednej strony kobiety powinny być bardziej skłonne do pomocy, bo to one są bardziej, mówię o stereotypie, to one są bardziej wrażliwe, one są bardziej emocjonalne, one są bardziej skłonne nieść pomoc w stereotypowym wizerunku kobiety. W stereotypowym wizerunku mężczyzny z kolei są też ważne przymioty, które powinny skłaniać do pomocy, szczególnie w takich sytuacjach, jak ktoś tam na ulicy trzeba komuś pomóc. Chodzi tu o odwagę. Chodzi tu o odwagę. No, trzeba niekiedy wykazać się dużą odwagą, żeby
ruszyć na przykład komuś z pomocą. No i powstaje zatem pytanie, kto? Kto bardziej? Otóż, jak dobrze pamiętamy, typ androgeniczny to taki typ, który ma wysoki poziom tych stereotypowo męskich i wysoki zarazem poziom stereotypowo kobiecych cech. Zatem hipotezą badaczy, którzy zainteresowali się tym, jaki jest związek różnic indywidualnych z tendencją do rozproszenia odpowiedzialności, to można by spodziewać się, że to typ androgeniczny jest najmniej narażony na rozproszenie odpowiedzialności, bo tam mamy połączenie zarówno wrażliwości, chęci pomocy, jak i odwagi. I rzeczywiście w badaniach opisanych przez Senekera i Hendrika okazało się, że typy androgeniczne najmniej ulegają rozproszeniu odpowiedzialności. Popatrzmy dalej. Otóż można się jeszcze zastanowić, jakie inne czynniki wpływają na rozproszenie odpowiedzialności. Jak wykorzystać tę wiedzę w prawie, marketingu i edukacji. O tym wszystkim jest w rozdziale na temat rozproszenia odpowiedzialności pod tytułem Nacisk, który utwardza. Nie, nacisk, który utwardza, to jest reaktancja, ale w rozdziale o rozproszeniu odpowiedzialności. Sorry, się napomnę. Dobrze, to jest druga, jak widać, bardzo znana, klasyczna koncepcja psychologiczna, która ma swoje przejawy ciekawych i nieoczywistych aspektach naszego życia. No i trzeci temat to pieniądze a szczęście. No, mamy w mowie potocznej powiedzenie, że pieniądze szczęścia nie dają. Mamy w trzech księgach Nowego Testamentu to samo powiedzenie, że łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu dostać się do nieba. A więc mamy tutaj takie podejście, że oto pieniądze nie dają szczęścia. Jak to jest naprawdę? Nie wiem, czy Państwo wiecie, w Polsce kilka milionów ludzi co tydzień gra w lotto. Jeżeli do tego dołączymy inne gry, także gry europejskie, gdzie są jeszcze większe wygrane, jeżeli do tego dołączymy, to już może nie gry, ale też w pewnym sensie hazard związany z typowaniem wyników meczów piłkarskich, to naprawdę bardzo dużo ludzi ulega takiemu czy innemu hazardowi. No, jak wiemy, szansa na główną wygraną w lotto jest niezwykle niska. Jest 1 do 14 milionów, czy do 21, już nie wiem. No, tak niska, że możemy śmiało powiedzieć, że ci, którzy regularnie grają w gry losowe, takie jak lotto, no, po prostu co tydzień płacą podatek od złudzeń. No bo to jest złudzenie. No ale przecież jak się rozmawia z taką osobą, to no zaraz, zaraz, jakie złudzenie? Przecież ktoś wygrywa. Dlaczego to nie ja mam wygrać? No i tak się łudzą przez całe życie. No ale rzeczywiście jakaś bardzo, bardzo niewielka część ludzi wygrywa. No i powstaje pytanie, co się dzieje z takimi ludźmi? I tu psychologowie zaczęli się interesować, choć od czasu do czasu pojawiają się jakieś pojedyncze opisy, że człowiek, który wygrał ileś milionów, potem zaczął pić, stracił sens życia i takie różne historie. To jest taka kazuistyka. Natomiast jest kilka badań, takich już bardziej przekrojowych, uniwersalnych, ale jeszcze jest za mało. Opowiem Państwu o dwóch takich badaniach. Jedne były robione w Niemczech, a drugie w Stanach Zjednoczonych.
I co się okazuje? Na takim najwyższym poziomie ogólności wyniki tych badań, że duża wygrana w grach losowych oczywiście wywołuje pozytywne emocje. Trochę inaczej jest w Niemczech. W Niemczech znacząco częściej ludzie, którzy wygrywają duże pieniądze, stosunkowo szybko wracają do swojego normalnego życia. Natomiast w Stanach Zjednoczonych jest dużo więcej osób, które podejmują bardzo radykalne decyzje związane ze swoim życiem. Rzucają pracę, wydają bardzo dużo pieniędzy na różne niekiedy niezbyt mądre cele. No w każdym razie to jest trochę inaczej. Ale co łączy i tych, to to, że w dłuższej perspektywie nie podnosi to poziomu szczęścia. Oczywiście szczęście rozumiemy tutaj w kategoriach subiektywnych, właśnie poczucie szczęścia, taki dobrostan, słowo, które ostatnio w psychologii jest i nie tylko w psychologii, także w biznesie bardzo, bardzo popularne. A więc jeśli idzie o jakieś poważniejsze wnioski na podstawie tego, jak zachowują się ludzie, którzy dużo wygrywają, to tutaj trudno jest naprawdę sformułować jakieś bardzo przekonujące tezy. No, tym bardziej, że trudno mówić o naturze ludzkiej w tym wypadku, bo ludzie, którzy grają, już prawdopodobnie, nie znam badań, ale już ci, którzy systematycznie grają w takie gry, oni prawdopodobnie już charakteryzują się pewnym psychologicznym rysem, być może niereprezentatywnym dla całej populacji. Tak więc nawet tutaj, gdybyśmy znaleźli twarde jakieś dane prawidłowości, no trudno byłoby je uogólniać na nasz cały gatunek. Dlatego też trzeba by poszukać związków między pieniędzmi a szczęściem gdzie indziej. Pewnie Państwo znacie gość, który się nazywa, przepraszam za gość, profesor Ed Diener. To jest człowiek, który prawie przez całe swoje życie naukowe zajmuje się problematyką szczęścia. Jest autorem chyba najbardziej znanych publikacji na świecie na ten temat. Zresztą ma przydomek doktor szczęście ze względu na badania, jakie przez wiele już dziesiątków lat robi. Nie wiem, czy Państwo wiecie, Ed Diener jest także w zarządzie Fundacji Galupa, która prowadzi od bardzo wielu lat na całym świecie badania społeczne w różnych zakresach, bardzo różnych zakresach. I właśnie Ed Diener z drugim badaczem zrobili bardzo duże badania. Przy czym bardzo duże badania jest bardzo dużym eufemizmem, ponieważ wykorzystano dane Instytutu Galupa, uwaga, ze 164 krajów, które łącznie obejmują 98% populacji świata. Nie wiem, czy Państwo, ja nie znam bardziej reprezentatywnych badań w psychologii od samego początku. 164 kraje reprezentujące 98% ludności świata. Badania dotyczyły właśnie związku między pieniędzmi a poczuciem szczęścia. Jak skonstruowano te badania? Otóż badacze stworzyli taki złożony wskaźnik poczucia szczęścia, na które składało się 6 aspektów. Pierwsze to właśnie poczucie dobrostanu, czyli jak czujesz się szczęśliwym człowiekiem. Druga rzecz to był status ekonomiczno-materialny. Trzecie to zdrowie, a więc przewidywana długość życia, brak chorób. Zwróćcie Państwo uwagę, pierwszy to jest subiektywny wskaźnik, kolejne będą obiektywne lub przede wszystkim obiektywne, jak status ekonomiczny, zdrowie.
przewidywana długość życia to patrzymy na statystyki w danym kraju. Zadowolenie z sytuacji społecznej. Tak, no, widzę, że 19. To jeszcze dosłownie 5 minut. Zadowolenie z sytuacji społecznej w twoim kraju. Zadowolenie ze środowiska naturalnego, w jakim żyjesz. Powietrze, woda, ochrona przyrody. I zadowolenie ze sytuacji społecznej, czyli czy w twoim kraju jest względna chociaż równość zamożności. Badacze stworzyli złożony wskaźnik i przebadali właśnie, zrobili badania na reprezentatywnych próbach w 164 krajach. Teraz pokażę Państwu 10 krajów, które uzyskały najwyższe wyniki. Otóż mamy tak: Islandia, Norwegia, Szwajcaria, Dania, Luksemburg, Szwecja, Singapur, Holandia, Australia i Nowa Zelandia. Znakomita, no, większość tych krajów to bogate kraje północnej Europy. Mamy, no, poza tym jest Australia i Nowa Zelandia i Singapur. Poza tym to kraje europejskie, głównie północne. No nie tylko, ale głównie. A teraz popatrzmy na 10 najmniej szczęśliwych w tym badaniu krajów. Lesoto, Gwinea, Kongo, Republika Środkowej Afryki, Burundi, Liberia, Sierra Leone, Togo, Czad i Haiti. A więc bardzo biedne kraje afrykańskie bądź z Ameryki Południowej. Wiem, pewnie Państwo zastanawiacie się, gdzie jest Polska w tych badaniach, bo w Polsce oczywiście też były robione te badania. No niech każdy sobie pomyśli, ciekawy, czy zgadniecie. Już macie w głowie jakąś liczbę? No to popatrzmy, gdzie jest Polska. Na 43. miejscu, tuż za Portugalią i tuż przed Koreą Południową. W tym zestawie 6 składników najsilniejszą moc predyktywną miał status ekonomiczno-materialny. A więc to sugerowałoby, że jednak związek między pieniędzmi a poczuciem szczęścia istnieje. Ale to byłoby zbyt ogólne. Psychologowie często badali takie rzeczy, jakie warunki decydują o tym, czy pieniądze są powiązane ze szczęściem. Badania Capriarello i Reisa, ludzie mieli wykonywać, przeznaczać pieniądze na albo działania, które wykonują w samotności, albo działania z innymi, albo pieniądze, które wydają na przedmioty materialne. Co się okazało? Oczywiście najsilniejsze poczucie szczęścia jest związane z wydawaniem pieniędzy na działania z innymi. To zresztą będzie się powtarzało też w innych badaniach. Kolejne badania, ja tak troszkę już krócej o nich opowiem ze względu na czas. Kolejne badania, one są bardzo ciekawe, bo były robione na normalnych ludziach. Nie jak bardzo wiele badań psychologicznych na studentach psychologii. Nie obrażajcie się Państwo, studenci. My wszyscy byliśmy też kiedyś studentami. Ale to wiadomo, w psychologii jest wiele badań na studentach psychologii, którzy wiedzą, że tam będzie, o co generalnie chodzi w tych badaniach. Otóż badania były wykonane na obywatelach Wielkiej Brytanii, którzy zgodzili się udostępniać swoje konta, klienci pewnego dużego banku, którzy udostępniali swoje konta przez parę miesięcy, tak że badacze mogli obserwować stan zamożności tych ludzi, na co wydają pieniądze także. I co się okazało w największym skrócie? Że wcale to nie jest tak, że jak masz, im więcej masz pieniędzy, tym jesteśmy szczęśliwsi. Jest raczej tak, że szczęśliwsze są osoby nawet te, które mają mniej pieniędzy, ale które mają bufor finansowy, większe oszczędności. Natomiast te, które zarabiają więcej, ale szybko wydają te pieniądze, są mniej szczęśliwe.
jeszcze suplement do tamtych badań, to w Stanach to Daniel Kahneman robił też takie badania, w których okazało się, że powyżej 75 tysięcy dolarów rocznie wzrost wynagrodzeń, wzrost zamożności nie jest już żadnym predyktorem poczucia szczęścia. A więc pewne pieniądze, do pewnego momentu pieniądze tak, ale ludzie, jeżeli jesteśmy już bardzo bogaci i mamy nie 8 milionów, tylko 9 albo 10 milionów, albo 20, to już nie jest związane, nie przysparza nam dodatkowego szczęścia. Laura Aknin to bardzo znana badaczka w tym zakresie. Ona pokazuje w swoich badaniach, że wydawanie pieniędzy z myślą o innych wiąże się z poczuciem szczęścia. A więc proszę zobaczyć, to nie tylko ile mamy pieniędzy, ale może głównie na co te pieniądze wydajemy. To jest tutaj istotne. I właśnie Laura Aknin w ostatnim swojej publikacji podsumowująca różne badania na temat związku pieniędzy ze szczęściem daje 5 rad dotyczących wydawania pieniędzy. Pierwsza rada jest taka: kupuj przeżycia, a nie rzeczy. Jeżeli masz do wyboru, czy kupić sobie nowe meble, czy wybrać się w ciekawą podróż daleko na świecie, jak już COVID-u nie będzie, to raczej zdecyduj się na tę podróż. Do mebli bardzo szybko się przyzwyczaisz, a podróż będzie żyła w twoim umyśle bardzo, bardzo długo, szczególnie wtedy, kiedy jest aktywna, ciekawa. Wydawaj uwzględniając osobowość. Są takie badania pokazujące o tym, że na przykład ekstrawertycy, którzy mieli wydawać pieniądze na książki, a introwertycy, którzy mieli wydawać pieniądze na imprezy, i te grupy były mniej zadowolone niż wtedy, kiedy wydawały zgodnie ze swoją osobowością. Oszczędzaj. Bufor. Posiadanie buforu finansowego jest związane no nie tylko z poczuciem bezpieczeństwa, po prostu z poczuciem dobrostanu. Nie przegap codzienności, mówi Laura Aknin. Wydawaj pieniądze na takie rzeczy, które robisz codziennie, które bardzo mocno wpływają na twoje na przykład kompetencje. Na przykład wydawaj pieniądze na uczenie się nowych rzeczy, na różne kursy, na różne, no każdy już może sobie podłożyć pod te rozwojowe aktywności coś innego. No i piąta rada, przeznaczaj pieniądze dla innych. To naprawdę daje nam dużo większe poczucie szczęścia. To tyle, proszę Państwa, jeśli idzie o te trzy rozdziały, pozostałe rozdziały książki, już nie będę o nich oczywiście opowiadał, powiem tylko o czym krótko są. Pierwszy to jest właśnie o reaktancji. Drugi rozdział, pochwała niedoskonałości, prezentuje wiele badań na temat perfekcjonizmu i negatywnych konsekwencji perfekcjonizmu. Trzeci rozdział, Dobre słowo czasem rani, jest taką dogłębną analizą, porównaniem dwóch koncepcji, autowaloryzacji i autoweryfikacji. I pokazuje paradoks polegający na tym, że ludzie, którzy mają niską samoocenę, a mówimy im, nie, zobacz, fajnie, wszystko jest dobrze, jesteś świetna, świetny, że to działa nieskutecznie, a czasem wręcz przeciwskutecznie. Rozdział stanowi wyjaśnienie, dlaczego tak jest i co powinniśmy robić wobec takich osób. Czwarty rozdział, była mowa, wiele osób, mała pomoc. Piąty rozdział jest o burzy mózgów, czyli o pewnej metodzie, która zgodnie z badaniami psychologicznymi jest przeciwskuteczna, a bardzo często wykorzystywana w biznesie, także w działaniach szkoleniowych. Złe waży więcej niż dobre, to nic innego jak opis wielu bardzo ciekawych badań. To zjawisko pisane głównie przez Roya Baumeistera, Bad is stronger than good.
mnóstwo badań z różnych dziedzin psychologii pokazujących, że negatywne wydarzenia dużo więcej ważą niż te pozytywne. Siódmy rozdział jest poświęcony samooszukiwaniu się w świecie iluzji na własny temat. Jak to robimy i po co to robimy? Kolejny rozdział poświęcony jest samokontroli. A więc jest to bardzo ciekawa koncepcja Dana Wegnera, wyjaśniająca, dlaczego jest tak, że mamy duży problem z samokontrolą emocji, snu, niektórzy ludzie i stanów wewnętrznych, naszych stanów wewnętrznych. Podczas gdy dużo mniejszy problem mamy z samokontrolą działania zewnętrznego. Dziewiąty rozdział jest poświęcony modnej ostatnio bardzo koncepcji self-compassion, współczucia wobec samego siebie i badań, które weryfikują tę koncepcję. Koncepcję wywodzącą się z tradycji buddyjskiej. Dziesiąty rozdział jest poświęcony wielozadaniowości, tak zwany multitasking, pokazujący uwielbiany w świecie biznesu, a z punktu widzenia twardej psychologii niepożądana postawa. Dwa kolejne rozdziały to jest o takich prowokacyjnych i paradoksalnych metodach oddziaływania na ludzi. Zarówno z perspektywy badań naukowych, jak i z perspektywy praktycznej, na przykład szkoleń, którymi się zajmuję od bardzo wielu lat, jak i coachingu. No i ostatni rozdział, to mówiłem Państwu o pieniądzach i szczęściu. To tyle. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę.